powiem tak, no oczywiście zaskoczenie i oczywiście no, radość. No, no, cieszę się, jest mi niezmiernie miło, że a ja osobiście, mBank jako bank, nasz projekt został tą nagrodą uhonorowany. To jest sukces całego zespołu. Ponad 200 osób. Ponad 200 osób. I całego banku. I nawet jutro mam z nimi spotkanie, to im to wszystko opowiem. To jest tak, bo to jest tak jak w dramatach i w tragediach różnych. Musi być kilka jedności. Musi być jedność miejsca, znaczy odpowiednie osoby muszą się spotkać w jednym miejscu, w jednym czasie. A u nas to właśnie tak wyszło, że od samej góry zarząd tego chciał. My mieliśmy bardzo dobry team. Mówię i o teamie IT, i o teamie biznesowym, które po prostu nawet osobno były bardzo dobre, a razem to jest taka synergia wtedy powstaje. A co to jest synergia, to już nie będę tłumaczył. Trzeba mieć partnera po stronie inżynieryjnej, który nie tylko będzie chciał się zmierzyć ze swoimi słabościami swojej organizacji, ale będzie chciał sobie postawić poprzeczkę konkurowania z najlepszymi na świecie swojej branży. I dyrektorowi Bieżnickiemu takiej odwagi nie zabrakło i dzięki temu zbudowaliśmy nowy mBank. No i dzięki... To jest tak, oczywiście jest to IT, ale to jest biznes również i bez biznesu tego by nie było. A i bez Michała też. Generalnie pomysły były z każdej strony. Czy na tym polegała ta istotna zmiana również w naszej organizacji? Zazwyczaj biznes, IT są dość mocno od siebie odseparowane i gadają ze sobą na e-maile. Myśmy te ściany bardzo mocno poburzyli. Stworzyliśmy interdyscyplinarne zespoły, doprosiliśmy jeszcze do tego specjalistów od designu i wtedy tak naprawdę ten kocioł takich dobrych pomysłów oraz takich, które będą ładne dla klientów, sensowne biznesowo, ale również wdrażalne od strony inżynieryjnej zaczęło się tworzyć. To tak naprawdę była nasza recepta na sukces, to żeby realizować pomysły tych ludzi, którzy są w to zaangażowani. IT przez od pewnego czasu czekało na tego typu projekt. Tego typu projekt, na którym dałoby się połączyć nasze umiejętności, nasze skillsy, nasze charaktery z biznesem. I jak tylko ta szansa zaistniała, ona po prostu zaistniała dzięki naszemu zarządowi, no trzeba to powiedzieć. To się tego chwyciliśmy i się tego trzymaliśmy. W tej chwili ludzie są bardziej otwarci, ludzie sobie cenią, no ja mówię o ludziach IT, ludzie sobie cenią kontakt z biznesem. O, w zasadzie tak jak rozmawiam z ludźmi, oni sobie nie wyobrażają innego charakteru pracy. I to jest wartość, to jest ta wartość, którą zrobiliśmy. Tego typu projekty, które w tej chwili rozpoczęliśmy, to on się nigdy nie kończy tak naprawdę. Ja uważam, że nic nie jest doskonałe. Zawsze jest room for improvement, jak to mawiają Anglicy. Ostatnio dostałem takie pytanie, jak będzie wyglądała bankowość w 2020 roku. Moja odpowiedź była taka, absolutnie nie ma to żadnego znaczenia. Dokładnie. Bo to jest zbyt daleki horyzont czasowy. Najważniejsze jest to, o czym wcześniej mówiliśmy, czyli zdolność do współpracy, zaufania i wytwarzania tych innowacji. Bo wtedy tak naprawdę nie ma znaczenia, co będzie za 3 lata. To oznacza, że organizacja jest gotowa do tego, żeby śledzić trendy i tak naprawdę szybko je adoptować, niezależnie od tego, w którym kierunku oni idą. 2014 na pewno będzie rokiem mobilności. Co będzie w 2015? Wydaje mi się, że się o to nie martwimy, bo mamy tą nową platformę do współpracy, dostrzegania tych pomysłów i później szybkiego ich wdrażania. A to jest tak jakby największe wyzwanie.